To już mogę powiedzieć, na pewno 30% mamy. Jest pan pewien? Tak, tego to jestem pewien. 30% z Kaligrafii. A pan poseł mniej jakoś pewien. Nie, no bo 30 to mało. No nie, no to 40 mamy znaczy. Ja słyszałam, że 91. Ja myślałem, że, że będzie to oscylowało wokół 40. To się startuje w wyborach, żeby wybory wygrywać. Tak myślę, że będzie za niecałą godzinę. Myślę, że wyborcy ocenią rzeczywistość, tą, którą nam sprawiła Platforma przez te 4 lata i wybiorą lepszą przyszłość dla Polski, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Za niespełna minutę wszystko stanie się jasne. Dowiemy się, kto wygrał, a kto przegrał. Panie i panowie, zwycięża Platforma Obywatelska 39,6% głosów. Na drugim miejscu PiS 30,1%. Na trzecim miejscu. Tych mandatów w sumie będzie miała oczywiście Platforma Obywatelska. Spodziewała się pani takiego wyniku, że to będzie taka różnica? Nie. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, liczyłam na to, że ta różnica między PO a PiS-em będzie zdecydowanie mniejsza. Przyznam szczerze, że bardzo romantycznie wierzyłam w to, że to będzie 3, maksymalnie 4%. Ale rozumiem, że na korzyść PiS-u, tak? Pani w to wierzyła? Że różnica między nami tak? Będzie tak. Tak, oczywiście. No wie pan co, jesteśmy 4 lata po rządach PO i wszyscy wiedzą, co przez te lata przeżyliśmy i jak płonne są obietnice, które stawia Platforma Obywatelska w kampanii. Więc wierzyłam jakby w rozsądek i chęć zmiany wyborców.